Dzień dobry wieczór. History over beer with dips i dzisiaj Chodów 1694, polskie Termopile, znane jako znana bitwa jako polskie Termopile. Dzisiaj postaram się wam tak odpakować dużo propagandy, jaką ta standardowa narracja tej bitwy jest napakowana już w zasadzie od zarania, tak? Od 1694 roku, ponieważ to, jak ta bitwa została przedstawiona, ma dużo wspólnego właśnie z bieżącą polityką Jana III Sobieskiego, czy raczej z tym, że ta polityka była niepopularna, tak, była duża opozycja i Wiktoria Chodowska została po prostu wykorzystana, żeby tutaj podreperować reputację dworu. Niemniej, taki mój jest plan, żeby przedstawić wam background najpierw, ten polityczny, później, i też częściowo wojskowy, przedstawić wam, jeszcze tutaj tylko szybko sprawdzę, czy mnie słychać, ok. Background właśnie ten wojskowo-polityczny, później jak wygląda ta standardowa narracja właśnie, którą ja nazywam mocno propagandową, i później co mi tam nie pasuje, co prawie na pewno było inaczej i jak to, i na koniec takie moje, czy tam przeplecione tam będą też moje spekulacje, które będę zaznaczał, jak to mogło wyglądać alternatywnie. Także without further ado, zaczniemy sobie, co? Ja piję dzisiaj piwko Nie Strasz, Nie Strasz. Proszę bardzo. Tak, ale w zasadzie jeszcze go nie zacząłem. Także tak na piąteczek, mam nadzieję, że wy też macie piwko. I tak. Ta bitwa chodowska miała miejsce podczas generalnie długiej wojny z Turcją, która zaczęła się mniej więcej od tej Wiktorii Wiedeńskiej, tak? 1683 rok, mamy zwycięstwo, wielką, sławną szarżę husarzy i wojsk koronnych, czy połączonych wojsk koalicji, przepraszam, pod Wiedniem, później bitwę pod Parkanami, oba duże polskie zwycięstwa, pierwsze koalicji, drugie bardziej polskie. Wtedy zawiązała się tak zwana Liga Święta. Tam była tam Austria, Wenecja, była tam też Moskwa i to była taka wspólna koalicja w wojnie przeciw Turcji. W polskiej historiografii to czasem ta Liga Święta jest nazywa ten alians jarzmem Ligi Świętej, ponieważ Polska tutaj w zasadzie mniej korzystała, mało korzystała na tym sojuszu, tak? Austria niezbyt współpracowała tutaj. Należy też jak najbardziej wspomnieć, że Piłsudski chciał tutaj zainstalować w którymś z księstw naddunajskich, w Mołdawii lub w jednym z księstw naddunajskich jakiegoś swojego synka bądź innego krewnego, najpewniej synka, a to się Austriakom nie podobało. Także nie współpracowali tutaj, ambicje Sobieskiego tutaj nie grały dobrze z Austriakami, można by rzec. I Rzeczpospolita szukała tutaj wyjścia z tego. Też Rzeczpospolita była głównie zainteresowana odzyskaniem z rąk tureckich kamieńca Podolskiego, to jest ważna twierdza, i całego Podola wraz z tą twierdzą. To jest twierdza, która o bardzo dużym znaczeniu. Tam się zresztą wysadził Wołodyjowski, rzekomo. Straciliśmy ją w 1672 roku. I mimo że Sobieski później w 1673 odniósł duże zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod Chocimiem, to nie udało się odzyskać kamieńca. Też po 1683, po zwycięstwie pod Wiedniem, tak, było w sumie 5 wypraw wojennych na Podole, na Mołdawię i w celu też jedna co najmniej, z tych 5 jedna co najmniej miała na celu odbić kamieniec podolski. Żadna jakiegoś nie odnosiła sukcesów. Dlatego też polityka i reformy wojskowe z Jana III Sobieskiego się stawały z czasem niepopularne. Tak? Możesz jechać na tej fali zwycięstwa spod Wiednia tylko tak
tak długo. I no, to nie znaczy, że te reformy, które Jan III zrobił, były złe, wręcz przeciwnie, się je ocenia i z perspektywy historycznej, i też wtedy wielu ludzi je oceniało bardzo pozytywnie. Ja też je oceniam pozytywnie, jednak no, nie o tym jest ten program. Nie? W każdym razie, po ostatniej nieudanej wyprawie, która miała miejsce w 1691 roku, hetman wielki koronny Stanisław Jan Jabłonowski zbudował dwa forty w pobliżu Kamieńca Podolskiego. Te forty miały mieć no, tam stałe załogi, tak, i część z tego kawaleria. I ta kawaleria miała blokować dowozy zaopatrzenia dla Kamieńca Podolskiego i w ten sposób go zagłodzić. Te forty były tak 40 km od siebie, każdy z nich kilkanaście, 20 km od Kamieńca. Także tak w sam raz, by móc tamtąd prowadzić takie dalsze wypady kawalerii, tak, i przechwytywać zaopatrzenie, które Turcy wysyłali do twierdzy Kamienieckiej, przepraszam. To było na tyle skuteczne, że tam twierdza kilkukrotnie głodowała i było to też na tyle skuteczne, że w końcu, w czerwcu 1694 roku, sułtan zdecydował się wysłać tam no, wzmocnienie. A, jeszcze zanim przejdę do tego, bo jest tutaj też na te niepopularne wyprawy, na te wyprawy wojenne i na krytykę Jana III w związku z tymi wyprawami się nałożył konflikt tutaj biskupa Brzozowskiego z hetmanem wielkim litewskim Janem Sapiechą. Sapiecha, zdaje się, tam wysłał swoje trupsy na ziemię Brzozowskiego, tak? I te trupsy tam po prostu się żywiły kosztem Brzozowskiego. Brzozowski protestował, król wziął jego stronę, co przez dużą część opozycji zostało wzięte za podkopywanie instytucji hetmańskiej po prostu, tak? No, już też nie chcę się wchodzić w ten konflikt, tak? Ale to pokazuje, że tutaj, że Sobieski miał kłopoty polityczne. I to też zauważcie później, jak te liczby dotyczące tej bitwy chondowskiej i naszych trupsów, i trupsów tureckich się tam zmieniają po prostu, tak? Jedne rosną, drugie maleją, tak? Mianowicie. Niemniej, w maju Rzeczpospolita chciała, i tutaj mamy taką pierwszą informację o możliwym najeździe tatarskim na Podole, w kierunku mniej więcej Lwowa, tak? Tak jakbyście poprowadzili tutaj prostą od Kamieńca, od Podola do tam Lwowa, no to mniej więcej na tym kierunku tam miało iść ktoś. I o tym plotki usłyszał polski poseł Stanisław Mateusz Rzewuski. On został wysłany do Adrianopola, żeby z sułtanem tureckim no, wybadać sułtana, czy byłby zainteresowany separatystycznym pokojem, tak? Czyli że Rzeczpospolita by podpisała pokój z Imperium Osmańskim. W ogóle, znaczy nie oglądając się na ten sojusz, który Rzeczpospolitej tutaj nie pasował, to znaczy tę Świętą Ligę. Ta misja się nie udała, Rzeczpospolita chciała z powrotem oczywiście Kamieńca, Turcy jeszcze nie byli gotowi go oddać. Oddali w końcu, tak, ale 5 lat później, w 99 roku, tak, jesteśmy w 94. To poselstwo miało miejsce w maju i wtedy w maju ten poseł, tak, w maju, przepraszam, jeszcze sprawdzę. Tak, w maju miało miejsce to poselstwo i Rzewuski wtedy też usłyszał, że ma być przygotowywany jakiś najazd na właśnie ziemię koronne. 14 maja 1694 roku Sobieskiemu i hetmanowi wielkiemu Jabłonowskiemu doniesiono, że w Cecorze, czyli na terenie Mołdawii, stoi tatarska orda. Jej liczebność szacowano później, tak, tak już pod koniec maja i na początku czerwca, tak, na 3 czerwca, na 30 tysięcy. I tak, to jest ta orda,
która później jest przedstawiana w różnych źródłach na 40 do 70 tysięcy. Tak, jeszcze przejdziemy do tego, jak to wzrosło. Tak, bo 70 tysięcy swoją drogą nie wiem skąd, nie, ale nieważne. I tak, 6 czerwca też tutaj, i to jest dość istotne, bo 6 czerwca król przyjeżdża do Lwowa, by wziąć udział w chrzcinach wnuka hetmana Wielkiego Jabłonowskiego. Jest to o tyle ważne, ponieważ teraz i król, i hetman wielki są we Lwowie, są w zasięgu tutaj szybkiego gońca, tak, od działań wojennych, więc nie ma listów, nie ma meldunków i raportów, które by, jeśli hetman byłby bliżej, to on by dostawał je ustnie i by posyłał królowi w formie pisemnej. Więc brakuje nam tutaj, jest to jedna z przyczyn, czemu nie mamy jakichś takich bardziej formalnych źródeł pisanych, które by nam dały jaśniejszy obraz tej bitwy. I swoją drogą o tej bitwie mamy bardzo w sumie niewiele informacji. Mamy nic z pierwszej ręki. Nie mamy żadnego listu, żadnego meldunku oficera, który tam był. Nic się nie zachowało do naszych czasów. Tak? Być może nie były spisane pierwszą ręką te meldunki, tak? No bo wysyłano gońców i wszystko było meldowane na bieżąco, jakby ustnie. Jednak nie zachowały się też żadne listy, żadne opowieści tych ludzi, którzy tam byli, a z innych bitew czasem mamy właśnie takie rzeczy, tak? Docierają do nas. W większości już nie mamy, no bo wiecie, historia, tak? Budynki, archiwa i tak dalej płoną, no bardzo dobrze, są pełne papieru. Tak? Świetna podpałka, jak ci tam jacyś czerwono armiejcy wjadą podczas II wojny światowej na jakąś biblioteczkę domową, która jest pełna listów sprzed 200 i tam 300 lat. O, patrzcie, jaka fajna podpałka. Nie? Pralek nie. Pralkę też zabiorą. Nie? Także to jest też jeden z powodów, dla którego mamy, no, wiemy mało po prostu na temat tej bitwy, i jest to też, sądzę, jeden z powodów, dla którego tak długo zachowała się ta. No ta bardziej propagandowa, podkoloryzowana wersja, że 400 naszych i 40 tysięcy tamtych. Tak? No ale tak. 11 czerwca, czy jeszcze tam, przepraszam, nie, wcześniej, 9 czerwca, te 30 tysięcy ordy dostarcza zaopatrzenie do Kamieńca. Tak? Polskie załogi dwóch fortów, które tam stoją w pobliżu, to są właśnie Okopy Świętej Trójcy i Szaniec Marii Panny, nie są. Znaczy, no nie są w stanie przechwycić tego transportu zaopatrzenia, jest tak hardo broniony. Te załogi fortów, tak, liczą, no tam, no według tam różnych danych, tutaj jeszcze w różnym okresie mogły być różne, tak, ale wtedy poza 1000 piechoty i tam 18 działami, w każdym z nich ma być ponad 600 koni. Jeśli chodzi tutaj o Okopy Świętej Trójcy, to nawet mam ich rozpisanych dokładnie. To jest 98 husarzy w dwóch chorągwiach, 312 pancernych w czterech chorągwiach i 218 wołochów w dwóch chorągwiach. Husaria, wiadomo, tak? Te chorągwie były bardzo porządnie wyposażone, wyszkolone. No, kwiat polskiej broni wtedy, tak? I polskiego rycerstwa, jak oni sami oni o sobie myśleli, jako o rycerstwie, tak, jest ich tam niespełna setka, tak, dwóch mniej. Pancerni to jest taka średnia jazda, tak, byli opancerzeni, jednak nie tak ciężko jak husarze. Mieli często łuki, jeszcze w tym okresie się zdarzały, chociaż już było bardziej przejście na broń czarnoprochową. Swoją drogą łuk wciąż był wtedy skuteczny przeciwko Tatarom, więc się bym spodziewał, że niektórzy tam wciąż go mogli mieć. Może już mniej w pancernych, bardziej w jeździe wołoskiej. Jazda wołoska to niekoniecznie to znaczy, że to są tylko Wołosi z dzisiejszej Rumunii, tak? Tradycyjnie bardzo wielu było, jednak to jest po prostu lekka jazda. Może być nieopancerzona w ogóle, to i lekko uzbrojona, ich się wykorzystywało jako zwiadowców, jako gońców, jako łączników. I to, jak ta
I ta kawaleria, tak, było tutaj około no 626 koni w okopach Świętej Trójcy i w szańcu Marii Panny ta załoga wyglądała podobnie. Oni mieli wychodzić właśnie przechwytywać to zaopatrzenie. No, nie mogli przechwycić 30 tysięcy, tak? I po tym, jak te 30 tysięcy odstawiło to zaopatrzenie do Kamieńca, poszło dalej na północ. Wtedy oba te zgrupowania kawaleryjskie wojsk koronnych wyszło ze swoich fortów. One były tak o prawie 50 kilometrów od siebie i okopy Świętej Trójcy i szaniec Marii Panny, więc nie maszerowały na północ w jednej kolumnie. I to jest trochę moja spekulacja, że nie maszerowały w jednej kolumnie, tak? Nie ma to sensu ze względu na to, że koroniarze, znaczy nasi, się spodziewali, że te 30 tysięcy się bardziej rozproszy po terenie, po to, żeby złupić więcej, tak? Najechać więcej wiosek w tym samym czasie. To był taki standardowy tatarski moduł postępowania tutaj, tak, standardowa taktyka, czy standardowa tutaj doktryna operacyjna. Rozproszyć się, brać jasyr, spieprzać. Tak? To był taki tego typu najazd. Więc oni najpewniej w tych dwóch grupach poszli za nimi. To się też zgadza w związku z tym, że w Chodowie ma się później bronić 400 ludzi. Tak? Czemu nie 600? Jeszcze o tym powiem. Ale tak, grupa z okopów Świętej Panny spotyka przepraszam, nie z szańca Marii Panny, tylko z okopów Świętej Trójcy, spotyka przeciwnika jako pierwsza w pobliżu wsi Chodów. Spodziewają się jednej z takich mniejszych grupek tatarskich. Jest ich tam kilkuset jeźdźców tatarskich. Dochodzi do ostrej, szybkiej bitwy, gdzie Tatarzy zostają rozbici. I w pościgu za nimi się orientują ci husarze i tam pancerni i lekka i towarzysze z lekkiej jazdy wołoskiej, że mają przed sobą całą tatarską mordę. Więc wbili się do Obchodowa. To tam była wiocha częściowo już przygotowana do obrony przez mieszkańców. Tak się spodziewali najazdów. To nie był pierwszy taki najazd. Od jakiegoś czasu pierwszy na tyle duży, co prawda, tak, ale to ludzie tam byli przygotowani, że jakiś najazd się może zdarzyć, tak? A tutaj już dostawali informacje o możliwym najeździe od co najmniej 3 czerwca, tydzień wcześniej, tak? I więc tam mamy i informację, że 400 naszych się zamknęło i o husarzach i pancernych mamy, że husarze i pancerni zamknęli się w Chodowie. I tutaj liczba 400 jak najbardziej mogłaby się zgadzać, tylko pozostaje pytanie, gdzie jest jeszcze 218 towarzyszy z lekkiej jazdy wołoskiej. O tym, gdzie mogą być, też zaraz, bo jak najbardziej mogą być w środku. Tak? Mogą być w środku, w Chodowie cała kawaleria z okopów Świętej Trójcy zamknęła. Moja tutaj interpretacja tego trochę jest taka, że już nie mogli być może dobrze uciec, być może wjechali tutaj, byli zbyt blisko Tatarów. Druga opcja, że zdecydowali się bronić tej wsi, która zostanie z pewnością zniesiona i tam zmasakrowana. Tak, co jak najbardziej też mogło być ich motywacją, ponieważ to byli dobrzy żołnierze. Tak, to według doktora Zbigniewa Hunderta w tych dwóch fortach i w okopach Świętej Trójcy i w szańcu Marii Panny siedziała elita wojsk koronnych. Także oni jak najbardziej mogli mieć motywację, że nie pozwolimy tym Tatarom złupić naszych, tak? Wziąć ich w jasyr do tam niewoli, gwałt i tam, no i tam morderstwa, cokolwiek. Nie, nie, nie. Więc mogli się po prostu tam wbić do Obchodowa i się tam bronić. Bronili się rzekomo przed całą tą hordą przez 6 godzin. Zginęło ich około setka i wszyscy inni ponoć zostali ranni. Także nie było tam człowieka, który by nie odniósł żadnych ran. Na koniec miało im zabraknąć prochu i kul, znaczy no, najpierw kul, więc strzelali
tymi strzałami, które po prostu, którymi ptatarzy te wiochę zasypywali. Też nie, też to jest bardziej wiocha, gdzie te umocnienia są improwizowane, więc mówimy o jakichś płotach, wozach, kobylinach, być może nawet stogach siana. Znaczy, no to pomiędzy chatami i tak się tam bronili. Nie dali się. I tutaj, ale tutaj jest właśnie takie, że tutaj jest wiele rzeczy, które, znaczy no, i to jest taka standardowy ogląd tej tam bitwy, że 40 tysięcy ich tam atakowało i 400 do 600 być może, 26, tam się działo w środku. No i tutaj mi to kilka rzeczy nie pasuje, tak, ponieważ tak, na początku było o 30 tysiącach, skąd my mamy 40 tysięcy, no, może zacznijmy od tego i tak po kolei będę tutaj szedł po tam rzeczach o tam wątpliwościach i możliwych alternatywnych wersjach wydarzeń, które mnie się wydają prawdopodobne i logiczne, biorąc pod uwagę taktykę i tatarską, i taktykę koronną. Także i to jest co 12 czerwca. Chwileczkę, gdzie, bo szukam miejsca, gdzie się pojawiła ta 40 tysięcy. Liczba 40 tysięcy się pojawia dopiero 27 czerwca, 2 tygodnie po bitwie chodowskiej. Też dopiero 4 lipca mamy pierwszą informację, że było tam 400 obrońców. I żeby wam podać kontekst dla tych informacji, ta z 27 czerwca, jak się pojawia po raz pierwszy, to wtedy do króla przybyło kilku towarzyszy, którzy byli ranni pod Chodowem i prosili o wsparcie. I zameldowali też, że te 40 tysięcy ordyńców odeszło z Jasyrem nie większym niż 30 ludzi. Tak, samo to, że był tak mały Jasyr, świadczy o sukcesie. I wtedy już no, mogło tam paść 40 tysięcy. No, myślę, że z dwóch powodów. Pierwsze, że przeciwnik mnoży się w oczach. Tak? Drugie, że no, wtedy przyszli po zapomogę do króla. Tak? Po żołd, po więcej żołdu i dodatek dla tam rannych i tak dalej. Więc mogli chcieć mu zaimponować. 4 lipca z kolei Sobieski przyjął je na obiedzie jednego z weteranów tej bitwy, który mu zameldował, że bronili się w 400. I tutaj sądzę właśnie, że, bo tak, albo ten pan tutaj tak przyjął to, że okej, okay, już powiedzieliśmy królowi, że tam było 40 tysięcy ordy, to może zmniejszę nas do 400, to będzie taki 1 na 100, to jest taki bardzo fajny przelicznik, nie? To tak bardzo fajnie wygląda i tam królowi się z pewnością spodoba, tak? No też fakt, że no, jadł obiad z królem i go król zaprosił, tak? Mógł się czuć tak, że właśnie, no, że tak, tam są jeszcze inni ludzie z dworu i tak dalej, może coś tutaj podkoloryzuje. Nie wiem. Mógł też nie kłamać. Tak? Mógł też nie kłamać i w tej opcji byłoby to, że w Chodowie zamknęło się tylko tych setka husarzy, czy 98 husarzy i 312 pancernych. Co się stało z 218 towarzyszami lekkiej jazdy wołoskiej. Sądzę, że ona mogła zostać wraz z jazdą z okopów Świętej Trójcy, ponieważ ta duża tatarska orda nigdy nie rozdzieliła się na mniejsze. I to jest takie dość nietypowe, tak? No, albo przynajmniej nie mamy informacji, by się rozdzieliła na mniejsze oddziały, tak? No, ale tak sądzę, że się nie rozdzieliła, ponieważ jazda z okopów Świętej Trójcy znalazła ją, no, tą wielką tatarską ordę jako jedną jednostkę w zasadzie, tak? I znieśli jakiś patron, tak? Może zaczęli się rozdzielać i wtedy wpadli na nich ludzie z okopów Świętej Trójcy, tak? Tak czy inaczej, co w takim razie z tą jazdą z szańca Marii Panny? Ponieważ tam też jest 600 wojaków, którzy jadą na północ w osobnym
oddziale, tak? I oni raczej by tam znaleźli wielką 30-tysięczną hordę, jak przez 6 godzin atakuje Wiochę. Tak? Tych 218 wołochów było tam po to, by jeździć w patrolach, tak? I przepatrywać okolice. To jest też ten tam powód możliwe, że jazda wołoska z okopów Świętej Trójcy nie zamknęła się w Chłodowie, tak? Bo większość z nich była w okolicy i starała się wymacać, gdzie ta horda się rozdzieliła, na jakie pododdziały. Tak? Mogli wtedy z kolei, i o tym nic nie mamy. I tu jest moja spekulacja, ale to, co wam powiem, wydaje mi się bardzo prawdopodobne, bo wiemy, że ludzie ze Świętej Marii opuścili fort i pojechali na północ. Po prostu nie mamy jasnej informacji o ich roli w bitwie. Wiemy, że byli w pobliżu. A zaraz, więc tak, sądzę, że ta lekka jazda wołoska, biorąc pod uwagę, że nie zamknęła się w Chłodowie, odnaleźli kumpli z Pszczańca Marii Panny i zameldowali im tam, co się dzieje. I nie mamy informacji o tym, co robi ta jazda z Marii Panny. Jednak fakt, że tamta tatarska orda nie rozdzieliła się i pozostawała w pobliżu Chłodowa, tak, no, skłania mnie do pewnej takiej spekulacji, że ci ludzie z Szańca Marii Panny mogli się pokazać w pobliżu, tak, tylko ja jakby samym manewrem i samym zaznaczeniem swojej obecności, tak, stwarzając groźbę, tak, że zaatakują, mogli odciągać ludzi, Tatarów od Chodowa. Tak, to, bo, no jak mówię, to są elitarni żołnierze, którzy znają teren. Tak? Musieli znaleźć tę bitwę i nie byłoby opcji, by nie zrobili niczego. Musieli coś zrobić. I biorąc pod uwagę, że nie mamy żadnych meldunków o tym, że wzięli udział w walce, mogli właśnie robić coś takiego, że cały czas tutaj, że jakby może coś tam poszarpali, tak? Może kilka strzałów, tak? Tam, no tam palba z pistoletów i ucieczka. Tak? W ten sposób to by miało sens, czemu ta tatarska orda się nie rozdzieliła i krótko po tej bitwie wycofała się. Tak? Ponieważ gdyby to było tylko tych 400 ziomów we wiosce, tak? To co by standardowo tatarska orda zrobiła? Zrobiłaby mniej więcej coś takiego, że kilka tysięcy by wydzieliła, 1/10 do 1/5 swoich sił, czyli 3 do 6 tysięcy, by blokowali ich i reszta by się rozjechała łupić. Nie rozjechali się, tak sądzę, ponieważ w pobliżu byli ludzie z Szańca Marii Panny, którzy cały czas tutaj manewrowali, cały czas grozili, cały czas zaznaczali swoją obecność, że Tatarzy musieli na nich zareagować, a że byli to też doświadczeni żołnierze, wiedzeni przez dobrych oficerów, być może udawało im się wiązać siły przeciwnika samym tym manewrem, tak? I jakby swoją obecnością, bez wdawania się w walkę ze znacznie liczniejszym przeciwnikiem, tak? Sądzę, że mogli być w tym bardzo ostrożni. Tym bardziej, że później mamy taki dość zagadkowy kawałek źródełka, który zaraz wam tutaj znajdę w notatkach. Opis bitwy na. Tak, od pocztmistrza królewskiego Fabiana Zywerta. To jest królewski urzędnik i tam w tym opisie nie jest uczestnikiem bitwy, także niestety, ale w swym opisie podaje takie dziwne coś, że Tatarzy bali się okrążenia. Jakiego okrążenia? Właśnie, co jeśli tych 600 jeźdźców z Marii Panny plus 200 wołochów z okopów Świętej Trójcy, czyli 800 jeźdźców, zrobiło na Tatarach takie wrażenie, że jest ich znacznie więcej po prostu. Tak? Że tam w ten sposób Tatarzy nie mogli na tych biednych 400 zamkniętych w Chłodowie wysyłać, po prostu no, tam zrobić ataku wszystkimi, no bo wtedy tutaj nie wiadomo, jak duża armia koronna wpadnie nam na tyły. To też no, jest bardzo konsekwentne, no, kompatybilne z tym, że się nie rozdzielili
rabować dalej i w końcu wycofali się, biorąc tylko 30 ludzi w jasyr. Więc tak, dużo spekulacji. Sorry, ale nie znajdziecie tutaj historyków, którzy nie spekulują, tak? Jeśli chodzi o tam bitwę, albo jeśli nie spekulują, to pozostawiają wam tylko, że no, zaatakowali, było pierwsze starcie, zamknęli się w Chodowie, bitwa trwała 6 godzin i Orda się wycofała. Co wiemy na pewno ponad to? Nic. Nie ma źródeł, nie ma faktów. Więc ta spekulacja, którą wam tutaj przedstawiłem, która według mnie to, no, to się tam wszystko trzyma kupy, nie, trzyma się też źródeł, tak? Jest to w oparciu o źródła, tam jednak jest tam po prostu dużo białych plam. Czy na tej podstawie jest to zwycięstwo? Tak. Jednak po prostu memy, które mówią, że było tam 400 kontra 40 tysięcy, nie, było tam 30 tysięcy ordy i nie 400 naszych, tylko 1200 naszych, tak, z górką niewielką. Druga sprawa, że tych 400 nie było naraz atakowanych przez 40 tysięcy, tylko przez kilka tysięcy pewnie, tak, bo tam reszta była zajęta obawianiem się tych 800 jeźdźców i być może myśleli, że jest ich znacznie więcej. Jak najbardziej jest to zwycięstwo, tak? Jak najbardziej jest to zwycięstwo, jednak to, co się stało po tej bitwie, tak, wskutek tutaj i 27 czerwca i na obiedzie, kiedy Mikołaj Jan Złotnicki, czyli weteran tych tam tej bitwy, był na obiedzie u króla, tak, rosło królewskie zainteresowanie tą bitwą i dwór natychmiast przechwycił tę bitwę, tak, że i ukuł tę narrację 40 tysięcy przeciwko 400, tak, bo tutaj jeden na 100, tacy jesteśmy twardzi, tak, że ich tam tak rozwaliliśmy. Król postawił pomnik, król to wykorzystał, żeby pokazać opozycji, że jego polityka tych dwóch fortów i te reformy wojskowe są skuteczne, tak, i wykorzystał to, by jakby odrobić swoją popularność po tym, jak wziął stronę biskupa zamiast hetmana w ich tam sporze. Także, a jak tam widzicie, można, myślę, przedstawić tę tam bitwę, myślę, bardziej ciekawie, tak, biorąc pod uwagę to, co się tam mogło stać, tak jak ja to zrobiłem tutaj. I nie znalazłem takiego przedstawienia bitwy u żadnego historyka, ponieważ tu jest zbyt dużo spekulacji, bym mógł to nazwać jakąś rzetelną narracją. Tak, po prostu jest to pewna moja wersja wydarzeń, która, jak czytałem tutaj wszystko, co mogłem znaleźć na ten temat wokół tej tam bitwy, to jest taka wersja wydarzeń, która mi się dodaje. Tak, no, ale to jestem ja. Jeśli macie inną wersję, macie inne opinie, bądź chcecie zadać pytania, to teraz właśnie włączyłem czata. Teraz jest tutaj chwila dla was. Czas jest 32 minuty, więc będziemy się powoli zbliżać do końca, chłopaki i dziewczyny. No, także jeśli jeszcze tutaj chwilkę poczekam na tam wasze ewentualne pytania. Piwko nie strasz, nie strasz. Jest całkiem dobre. Ryżowa kremowa IPA. To kiedy odcinki o Pacyfiku? No słuchaj, sprawa jest taka, że chcę się trzymać własnego tempa. Tutaj myślę, że wojna na Ukrainie najpierw, tak? Później pierwsza wojna światowa. Jednak myślałem, żeby zrobić taki krótki odcinek, coś jak to, takie 30, znaczy no krótki, 30 minut jak na YouTube'a to jest długo, ale myślałem o tym, by tak zrobić takie coś w rodzaju 30 minut bitwa o Guadalcanal, mniej więcej jak to zrobiłem tutaj z tą bitwą, tylko no biorąc pod uwagę, że to jest co, 42 rok, to jest znacznie więcej źródeł dostępnych i będzie znacznie mniej spekulacji. No ale tak, chciałbym przygotować dla ciebie
opowieść o Guadalcanalu, bo biorąc pod uwagę moje dotychczasowe tempo, to Pacyfik będzie tak najprędzej, będę gotowy tak za 1,5 roku. Jeśli podkręcę tempo, no to tam wcześniej, ale że no, po prostu to jest taki, mówimy o takim okresie czasu, no to Guadalcanal dla ciebie, kolego, zrobię wcześniej. Także tak, wujek Dibbler będzie dobry, ale jeszcze nie dzisiaj. No. Kiedy pierwsza wojna, ciąg dalszy. W następnej kolejności chcę powiedzieć o Ukrainie, co tutaj jeden odcinek chcę jeszcze zrobić o tej wojnie, taki być może troszkę dłuższy, czy no tak na ponad pół godziny myślę. I później pierwsza wojna, co myślę będzie w ciągu 2-3 tygodni. Dalsza tutaj. No, kolejny odcinek z serii o pierwszej wojnie światowej, gdzie teraz w kolejce byłaby bitwa pod Marną. No, ale tak, jeśli nie ma więcej pytań, także zapraszam do komentarzy i tymczasowo na razie trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.